Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski, gości 10 września 2010 roku w Zielonej Górze. Pierwsze oficjalne spotkanie odbyło się z udziałem marszałka Marcina Jabłońskiego i wicemarszałek Elżbiety Polak. Podczas roboczego śniadania rozmawiano o walorach województwa lubuskiego, jego znaczeniu jako regionu pogranicznego Polski, kontaktach polsko-niemieckich i perspektywach dalszego rozwoju. Na zakończenie spotkania członkowie zarządu województwa wręczyli gościowi regionalne upominki. Nasze właśnie tutaj zielonogórskie wino, ale również autora naszego artysty bagińskiego, to jest pejzaż lubuski, akwarelka. Myślę, że damy radę, mimo że samolotem. Musi tylko o wiele zasadzać, że nie zgubi tym razem tego wina, także bardzo proszę się bardzo, żeby tym razem nie zginęło. Wino, ale wino, ale pudełko. Proszę spróbować. Kawielka. Na lubuskie.pl, także nasze wyjazdy. Mamy nadzieję, że się będzie kojarzyć. Wszystkiego dobrego na tym razie. Tego samego dnia Lech Wałęsa otrzyma tytuł honorowego obywatela Zielonej Góry. Wyróżnienie to zostało przyznane legendarnemu działaczowi Solidarności już 2 lata temu. Jednak dopiero teraz możliwy był jego przyjazd. Lech Wałęsa spotyka się również z uczniami, studentami i zainteresowanymi jego działalnością mieszkańcami Zielonej Góry w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie wygłosi wykład Moja droga do demokracji.